Puławy to mała wieś położona w malowniczo-górzystej części województwa podkarpackiego. Po II wojnie światowej, w znanej akcji Wisła, wioska została całkowicie wyludniona. Dopiero w 1968 roku pierwsza rodzina z Zaolzia przyprowadziła się do Puław. Następni osadnicy przybyli w latach 1969-1970. Zastali teren zarośnięty krzakami i dziką roślinnością, gdzie latem górale wypasali owce. W Puławach Dolnych stała tylko stara leśniczówka, w której mieszkał leśniczy z rodziną. Hotel dla robotników oraz osada leśna. A w Puławach Górnych kamienna opuszczona owczarnia i gliniany domek. Przed przybyciem na stałe, wykorzystując urlopy wypoczynkowe, osadnicy przyjeżdżali przygotować sobie mieszkania, gdzie mogliby się schronić. Cztery rodziny podjęły decyzję o budowie wspólnego, prowizorycznego baraczku. Inni budowali baraki drewniane lub murowane. Każdy z osadników otrzymał swoją działkę, jednak granice między sąsiadami musieli ustalić sami. W ciągu 2 lat do Puław przeprowadziło się 19 rodzin, w sumie ponad 80 osób. Najpierw odkrzaczono pola i budowano budynki inwentarskie. Dopiero później zaczęto budować budynki mieszkalne. W tym czasie materiały były na przydział. Czasem 3 ciągniki ciągnęły przyczepę po błotnistej drodze. Pozostał problem dróg dojazdowych do pól, które w tym górzystym terenie były niebezpieczne. Rolnicza spółdzielnia produkcyjna zajmowała się m.in. rekultywacją i zagospodarowaniem gruntów. W ramach inwestycji prowadzono również budowę dróg dojazdowych do pól. Zbudowano ponad 15 km dróg utwardzonych, głównie w Puławach Górnych. W 2002 roku część obywateli założyła stowarzyszenie Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne Przełom Wisłoka. Celem stowarzyszenia jest propagowanie zdrowia, turystyki i sportu, a przede wszystkim naszych miejscowości, które swoimi walorami przyciągają ludzi lubiących spokój i naturalność nieskażonego przemysłem Beskidu Niskiego. I tak prowadząc działalność gospodarczą, udostępniają swoim gościom kolej linową z 2-osobowym krzesełkiem, restaurację, stok naśnieżany i oświetlony. Widzą swoją wieś rozwijającą się i wspaniale zagospodarowaną. Jeszcze wiele innych atrakcji dla odwiedzających ich licznie gości, tak z kraju, jak i za granicę.